Astrid Debord, Edzio i świąteczni goście. Wydawnictwo Wytwórnia. Bywają takie noce, że wiatr i deszcz wcale nie kładą się spać, tylko spotykają się na wspólne tańce. Dopiero nad ranem czmychają do łóżka, zostawiając po sobie sporo szkód. A potem jak zwykle, wzdycha Edzio wiewiórek, porządkując połamane gałęzie kasztana, to my musimy wszystko po nich naprawiać. Po chwili pojawia się miś Antoni, któremu cudownie się spał. To była jedna z tych nocy, kiedy sny same wślizgują się pod poduszkę i szepczą: odpłyńmy w siną dal. Na widok zniszczonego kasztana Antoni przez chwilę ma wrażenie, jakby nadal spał. Mam już powyżej uszu tych ciągłych napraw. W tym lesie nie brakuje kasztanów o wysokim standardzie. Daj spokój, Edzio, z tymi naprawami. Wynośmy się stąd. Cała trójka, bo do Edzia i Antoniego przyłącza się puchacz Jerzy, ruszają w drogę. Maszerują od dłuższego czasu, ale okazuje się, że kasztanów o wysokim standardzie wcale nie ma w lesie tak dużo. Wreszcie, tuż po zapadnięciu zmroku, przyjaciele docierają na polanę, której wcześniej nie znali. A to tutaj? Pyta Antoni, otwierając drzwiczki w niskim płotku. To akurat sosna, mówi puchacz Jerzy. A państwo w jakiej sprawie? Słychać nagle czyjś głos. Antoni zamiera na widok dwóch żółtych oczu wyłaniających się z ciemności. A odwaga to nieprzewidywalna rzecz. Edziowi na przykład zawsze się wydawało, że jej nie posiada. Tymczasem teraz rusza do przodu, po chwili staje twarzą w twarz z kotem. No więc, pyta nieznajomy, czy mogę spytać, co robicie na moim terenie? Twoim terenie, unosi się Antoni. A od kiedy to polany w lesie do kogoś należą? Kot potrzebuje chwili do namysłu. No cóż, chyba od momentu, kiedy zamieszkali na nich ludzie, tak myślę. Z mową jest troszeczkę tak jak z odwagą. Ona również bywa nieprzewidywalna. Antoni, Edzio, a nawet puchacz Jerzy, nagle zupełnie nie wiedzą, co powiedzieć. Ludzie? To oni naprawdę istnieją? Akurat ci, którzy tu mieszkają, są bardzo mili, dodaje kot. To moi państwo nazywają się Dąbrowscy, a ja się nazywam pan Kot i jestem ich kotem domowym. Nagły podmuch zimowego wiatru porywa na gości cienką warstwę śniegu. Kotem domowym? Pyta Edzio, który dotychczas słyszał o kotach, ale nigdy o domowych. Chodźcie za mną, mówi pan kot. Przecież nie będziemy tak stać o tej porze w lesie. W domu panuje cisza. Wszyscy przechodzą przez salon, by wspiąć się po schodach prowadzących do jakichś drzwi. To pokój Tomka, szepcze pan kot. Możecie tu przenocować, ale musicie zachowywać się bezszelestnie. To Edzio, który właśnie upadł na plecy, może i bez szelestu, ale ze strasznym łoskotem. To ty, kocie? Pyta czyjś rozespany głos. Tak, przyprowadziłem gości. Chłopiec przeciera oczy. A więc tak wygląda człowiek? Myśli puchacz Jerzy. Prawie w ogóle nie ma sierści, tylko trochę na głowie. Zabawne. Przepraszam za te hałasy, szepcze Edzio. Wpadłem na jakieś takie pudełko. To pianino, wyjaśnia rozbawiony Tomek. Pianino? Powtarza Edzio. No taki instrument muzyczny. Chyba wiecie, co to muzyka.
Oczywiście, tylko że u nas od muzyki są ptaki. Do pokoju wpada blask księżyca. Tomek dostrzega misia Antoniego. Tak cię cieszę, że w końcu widzę cię naprawdę. Widziałem, że myśmy widzieli się na niby. Jąka się Antoni, bo ty zawsze byłeś pluszowy. Na każde urodziny dostaję pluszowego misia. Pluszowy? Powtarza Antoni, bo pierwszy raz słyszy to słowo. Co roku dostajesz na urodziny pluszowego Antoniego? Pan kot pokazuje swoim znajomym, gdzie mogą przenocować. Antoni, jutro będziesz musiał zniknąć, skoro świt. Moi państwo nie byliby zadowoleni, gdyby wpadli na ciebie na schodach. Naprawdę? A dlaczego? Pyta urażony Antoni. No cóż, może dlatego, że jesteś dziki. A cóż w tym złego? Pyta Antoni, którego słowa też nigdy dotąd nie słychał. Co jest takiego dziwnego w spotkaniu na schodach dzikiego niedźwiedzia? Następnego dnia rano rodzice Tomka odkrywają w kuchni Edzia i puchacza Jerzego. Na ich widok kubki z herbatą o mało nie wypadają im z rąk. Tym się właśnie różnimy, szepcze pan kot. Na mój widok tak nie reagują. Zepsuł im się dom, wyjaśnia Tomek. Czy mogą u nas zostać? Wykluczone, odpowiada tata chłopca, pochylając się powoli w stronę Jerzego. Nawet o tym nie myśl, mówi mama Tomka, uśmiechając się do Edzia, chociaż trzeba pamiętać, ciągnie pan Dąbrowski, że jutro gwiazdka, a spędzanie gwiazdkowego wieczoru na dworze jest nie do pomyślenia, kończy za niego pani Dąbrowska. Zgoda? Tak, zgoda, możecie zostać. Czy gwiazdka ma coś wspólnego z niebem? Pyta Edzio. To jest takie święto, wyjaśnia Tomek, moje ulubione, ale nie traćmy czasu, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ruszają przygotowania. Edzio i pan Dąbrowski opowiadają o swoich ulubionych przepisach. Pierniku i świątecznym makowcu, zupie ze wszystkiego, tarcie z niczego i konfiturze orzechowej. Natomiast Jerzy pokazuje pani Dąbrowskiej, jak zrobić lampiony i girlandy ze skrawków materiałów wstążek i oderwanych guzików. Brakuje tylko choinki, oświadcza pan Dąbrowski, idąc przez ogródek. Jej, jak to choinki? Dziwi się Edzio i Jerzy. No tak, wstawimy ją do salonu, to jest taka tradycja. Jak to do salonu? Grzmi głos zza choinki. Tym razem panu Dąbrowskiemu nie ma jak wypaść kubek z rąk z herbatą. Za to on sam mało nie pada z wrażenia. A nie mówiłam? Wzdycha pan kot. Misie zawsze robią takie wrażenie. Super! Cieszy się Antoni. Jeśli chodzi o choinkę, szepcze Edzio, to mam pewien pomysł. Tego wieczoru do gwiazdki na niebie dołącza światło kilku świec, a na pianinie siadają zaproszone przez wszystkich ptaki. Zrobiło się późno, stwierdza pani Dąbrowska, pora wracać. W sumie to bardzo u was miło, mówi Antoni, naprawdę polubiłem te wszystkie pluszowe misie. A jednak kasztan to kasztan, nawet trochę zniszczony. No, ja też za nim tęsknię, przyznaje Edzio. No i myszki, dodaje Jerzy, zostawiliśmy w lesie myszki. Jesteś pewien, kocie? Mówi Antoni, że nie chcesz pójść z nami? Całkowicie pewien, zostaję z Tomkiem, to jest moje miejsce. Nazajutrz o poranku, jeszcze przed naprawą kasztana, Edzio, miś Antoni i puchacz Jerzy piszą list, który następnie powierzają ptakom. Drodzy przyjaciele ludzie, dziękujemy za gwiazdkę, za kakao i za herbatę. Nieważne, że mało nie wypadła na podłogę i się nie rozlała. Na następne święta
zapraszamy was do nas, do naszego domu. A oto jak nas znaleźć. Wielki kasztan na samym końcu polany, tuż pod rozświetlonym księżycem. Dobranoc.